Jeszcze raz, oklaski! Bardzo szybko. W ostatni rok słyszałem o tym, że jakaś licencja pojawiła się, jakieś poważniejsze starty. Dokładnie, to prawda. W tym roku zaczynamy pełny cykl startów w Super Lidze Drift Master Grand Prix. Do tego mamy za sobą już licencję Mistrzostw Polski w drifcie. Także jest full profi, auto jest totalnie przebudowane. Jest zbudowana w nim konstrukcja aluminiowa, auto waży niecałe 1200 kg, przy mocy 500 koni i potężnym silniku V8 z Corvetty. Generuje naprawdę potężne kłęby dymu i świetnie się porusza po ślizgiem. Za chwilę będę mógł to zaprezentować. Oprócz tego mamy dla Państwa niespodziankę, ponieważ na tych targach też promujemy markę Castrol i po moim pokazie o 17.30 jest konkurs na moim stoisku wewnątrz, prawa gaz hamulec, do tego mamy świetną skrzynię z Chevroleta Camaro, sterowaną sekwencyjne prawym barkiem, tutaj przebijam biegi, redukuję, skrzynia wytrzymuje obroty do odcinki, więc nie zmienia biegów w żadnym zakresie obrotu. Jest pancerna, do tego specjalnie ustawiony fotel, troszeczkę przerobiony układ hamulców w kierownicy, tak żeby mi było wygodniej to wszystko robić, żebym swobodnie mógł operować kołem kierownicy. No i generalnie lewa noga tutaj prowadzi tego potwora. Lewa noga prowadzi tego potwora. Zapraszamy bardzo serdecznie na stoisko Bartosza. Stoisko, stanowisko wasze znajduje się zaraz obok sceny, która jest w środku. Tak, zielony namiot Castro Ledge. Myślę, że na pewno warto, mamy fajne gadżety. Okej, okay, przygotowujcie się powoli do startu. Drodzy Państwo, też maski tlenowe mogą się przydać. Naprawdę głośno, naprawdę agresywnie i na 100% pojawią się kłęby dymu, które będą wydostawały się spod tylnych kół tego napędzanego przez... Wielkie brawa! Najpierw próbuję. Sprawdza przyczepność. Jak widać, samochód, który legitymuje się mocą 500 koni mechanicznych, nie potrzebuje wiele, by przyczepność zerwać. Nawet na teoretycznie przyczepnej kostce, jaką dysponujemy tutaj. Tak jak wspominałem, do sterowania pojazdem wykorzystuje wyłącznie nogi, a tak naprawdę do prowadzenia całego pojazdu wykorzystuje korpus nogi. Bartosz Ostałowski, jedyny taki sportowiec, drifter na świecie. W tym tempie ten cię napędza. Legendarny model, niesamowite silniki, absolutnie wyjątkowy kierowca, wybuchowa mieszanka, która zapewni nam ten doskonały pokaz. I brawa! G
Gratulujemy, dziękujemy ślicznie. Bartosz Ostałowski. Piołek oraz Kajetan Rutyna są to czołowi zawodnicy. Każdy z nich na pewno będzie chciał powiedzieć parę słów. I pokażemy Państwu przejazdy w parach. Proszę bardzo, może poprowadź prezentację zawodników, a później będziemy próbowali ocenić ich przejazdy. Okej, fantastyczna sprawa oceniać przejazdy zawodników. Kiedyś nie wiem do końca, w jaki sposób oceniać i jeśli sędzią, ale przejdźmy teraz do prezentacji zawodników. Więcej. Paweł Trela ucieka. Jego zadaniem jest pokazać, że jest lepszy, a Piotr Więcek ma pokazać, że on potrafi go dogonić i jechać jego linią jako zawodnik, który jedzie w jego cieniu. Normalnie na zawodach zasada jest następująca. Sędziowie wytyczają dokładne trasy. Zawodnicy informowali są, w jaki sposób mają pokonywać poszczególne zakręty. Są jeszcze tak zwane clip pointy, których tutaj nie ma. Tak, no oczywiście wiecie doskonale, że ten plac jest ogromnie mały, te samochody są ogromnie szybkie. Możemy wam pokazać tylko kawałek przejazdów. I druga para. Kajetan Rutyna i Jacek Popiołek. I dwa zamykane różne pojazdy Mercedes 190, kontra znane bardzo dobrze w Krakowie Nissan 200 właśnie znany model. Nie boję, że to pierwszy zamachy, ale w Krakowie bardzo często kręcały się na moto. Właśnie Nissan 200 z i posłuchajcie, jak te samochody niesamowicie warczone za mojcie ruszą. Ten pierwszy to uciekający, ten drugi ma za zadanie zrobić go, przyjechać się na niego i jechać właściwie jak jego cień. Oczywiście bardzo chętnie zachęcamy Państwa do na najbliższą edycję trzeciej i czwartej rundy Drift Masters Grand Prix, ale po raz kolejny, czyli teraz zawodnicy zmienili się, czyli Piotr Więcek ucieka, a Paweł Trela goni. W jeździe zadaniem zawodników jest również jechanie jednostajnym poślizgiem w momencie, kiedy wrzucą samochód, nie mają praw wyprostowania samochodu, bo wtedy jest dyskwalifikacja. Tak dokładnie, oczywiście tutaj mamy bardzo wąsko i tutaj widzieli Państwo przykład, kiedy Paweł Trela atakował Piotra Więcka. To jest akurat przekładka. I ucieczka do mety. Mamy koniec linii driftu. Proszę Państwa, oczywiście na zawodach w Poznaniu no chłopaki mają takie tempo, że nam nie pozwolą nic powiedzieć. Ale okej, druga para, zmienili się. Jacek Popiołek ucieka, daje tam Rutyna go goni. Często zdarza na zawodach, czy na imprezach typu Szoczy, na pokazach, że samochody, które startują w drifcie, bardzo często gubią elementy nadwozia. Tak, ponieważ jazda w driftingu to jest jazda precyzyjna. Mamy na każdej trasie clipping zone, czasami zdarzają się one, że są one przy ścianie. Wtedy mamy klasyczne kiss the wall, czyli otarcie zderzakiem o bandę. O, i tutaj mamy Bartek Ostałowski spin. Panowie zrezygnowali z jazdy w parze, pokazują wam, że drifting przede wszystkim to jest zabawa. A
głowy, po prostu patrzcie, na czym to polega. I kolejny przejazd, Bartek Ostałowski ucieka, a Paweł Trela go goni. Nowie jakby pokazują, że rywalizacja to jazdy, które suma decyduje o tym, który wygrał i który przechodzi do top 8. To mogą Państwo zobaczyć doskonałą przekładkę i atak Pawła Treli. Zasada w driftingu jest taka, że prowadzący musi dyktować trasę przejazdu, więc Paweł naśladuje trasę przejazdu Bartka, pomimo tego, że to nie była trasa obowiązująca na tym przejeździe. Ale panowie, jak widzicie, sami umieją improwizować i pokazują wam, czym jest drifting, czym jest zabawa i czym są popisy. A jest to również wyjątkowe pojazdy, brutalna, agresywna. Agresywna jazda samochodowa, także brutalna moc. Jaga napędza wszystkie auta. Najszybszy kolor stawce, który widzimy w dniu dzisiejszym, to auto legitymujące się mocą Bagatela 400, prawie koni mechanicznych. Słyszeliśmy głośno, agresywnie. Wielkie brawa! Kierowcy prezentują swoje umiejętności, również wymagają od was tego, żebyście ich dopilnowali. Szczególnie, jeżeli nie są to zawody, chociaż każdy na zawodach również nagradzany jest oklaskami. No, dla niektórych to może być, jest też praca. Uwielbiają swoją klasę, uwielbiają swoją hobby, uwielbiają swoją pracę. Uwielbiają drift, bo drift to przede wszystkim pasja. Zobaczcie, jak blisko siebie. Nissan Skyline kontra Opel GT, Paweł Trela kontra Bartek Ostałowski, Paweł Trela na sobie nie ruszy tego pierwszego. I zjeżdżają. Na taki wielki plac prędkości i fantastyczna jazda kierowców. Przybudowane samochody to jedno, ale doskonali kierowcy, to jakby od tego wychodzimy w temacie driftu, że ci kierowcy, ci sportowcy to osoby, które doskonale panują nad tymi przebudowanymi, faktycznie gruntownie przebudowanymi samochodami. Jest parę sytuacji, w których kierowcy otrzymują 0 punktów. Dotknięcie elementu trasy, spin, to jest też 0 punktów. Odprostowanie, czyli w momencie, kiedy kierowca przestaje z driftem, to również 0 punktów. A te trzaski, no to wynik wysilonych jednostek. I ta sytuacja byłaby również 0 punktów, prawda? Kierowców, a także to, co prezentują ich samochody. Chociaż faktycznie warunki nam się bardzo zmieniają, jeżeli chodzi o przyczepność. Miało tak kolosalne znaczenie w przypadku zawodów konkursowej jazdy samochodowej Rajdy 24K, która rozpocznie się tutaj około godziny 17:15. Do tego czasu jeszcze drifterzy z Drift Masters Grand Prix. Do tego czasu jeszcze zobaczymy specjalną jazdę go-kartem około godziny 17. No tutaj Państwo mieli bardzo ładny przejazd.
Tutaj mamy oczywiście pokazany piękny atak Piotra Więcka. Atakuje doskonale. O to chodzi w liftingu, proszę Państwa. O to właśnie chodzi, żeby dojechać do tego zawodnika. No i tutaj jakby wyszła sytuacja, że Kajetan znowu pomylił trasę. I piękne kiss the wall w wykonaniu Piotra Więcka. Zahaczył o bandę. Na dowidzenia, tak naprawdę po to, żeby wam pokazać, że to też da się tak zrobić. Słuchajcie, dziękujemy bardzo. Chcieliśmy wam pokazać. A jedziemy jeszcze, dobra, no ja tu nie rządzę, słuchajcie. Nie mamy komunikacji. Tutaj macie akurat pokaz, jak należy trenować drifting. Podstawowe trenowanie driftingu to jest najpierw jazda wokół beczki, jazda wokół sędki. Paweł robi to dla was, żeby pokazać wam, że można też tak się bawić tylno-napędowym samochodem.